Czy wiesz, kiedy Głogówek gościł aż 1800 ludzi? W czasie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz schronił się tutaj wraz z całym swoim dworem. W tych czasach miasto liczyło mniej ludzi, niż wówczas do niego przybyło. Zamek, choć obszerny, nie mógł ich wszystkich pomieścić. Na pewno na zamku mieszkał wówczas król ze swą małżonką.